Piotr Adamczyk i Magda Gessler. Dwa wielkie nazwiska polskiego showbiznesu, których płomienny romans wzbudził ogromne emocje i zainteresowanie mediów. Choć oboje starali się zachować dyskrecję, ich relacja nie umknęła uwadze tabloidów. Adamczyk, znany z roli Karola Wojtyły, i Gessler, niekwestionowana królowa polskiej gastronomii, przeżywali burzliwy związek, który zakończył się w spektakularny sposób, bójką w warszawskiej dyskotece. Piotr Adamczyk, jeden z najbardziej utalentowanych i rozpoznawalnych aktorów w Polsce, niejednokrotnie przyciągał uwagę nie tylko swoimi kreacjami filmowymi, ale także życiem prywatnym, które od zawsze budziło duże zainteresowanie. Jego życie uczuciowe, choć starannie chronione przed mediami, nie zdołało uciec przed wścibskimi oczami. Jednym z najbardziej elektryzujących momentów w jego życiu był płomienny romans z Magdą Gessler, kobietą niezwykle charyzmatyczną i pełną pasji, której nikt w polskim showbiznesie nie mógł zignorować. Magda Gessler, znana restauratorka, celebrytka i twarz kultowego programu Kuchenne Rewolucje, była w tamtym czasie nie tylko ikoną kulinarną, ale również osobowością telewizyjną, której barwna osobowość przyciągała tłumy. Jej życie zawodowe pełne było wyzwań i dramatów związanych z ratowaniem restauracji w całej Polsce, ale życie prywatne Magdy także skrywało wiele emocji i burzliwych relacji. Kiedy drogi Adamczyka i Gessler się skrzyżowały, wybuchła prawdziwa mieszanka wybuchowa. Oboje byli w centrum zainteresowania mediów, a ich związek, choć krótki, wzbudzał ogromne emocje zarówno wśród fanów, jak i w branży. Historia tej relacji była na ustach wszystkich, od portali plotkarskich po gazety codzienne. Dla wielu ich romans był zaskakujący, ponieważ obie gwiazdy wywodziły się z różnych środowisk, on aktor, ona restauratorka, ale to tylko dodawało pikanterii całej sytuacji. Związek nie był jednak spokojny. Piotr Adamczyk, znany z ról w filmach takich jak Karol, Człowiek, który został papieżem, czy Listy do M, był na szczycie swojej kariery, przyciągając nie tylko fanów swoimi umiejętnościami aktorskimi, ale również swoim czarującym uśmiechem i ujmującą osobowością. Miał jednak reputację człowieka, który walczy o swoje, dosłownie i w przenośni. Kiedy więc uczucia między nim a Magdą nabrały tempa, a na horyzoncie pojawili się konkurenci do serca Gessler, Adamczyk nie wahał się stanąć do walki. Historia mówi o dramatycznej scenie, w której aktor zdeterminowany, by obronić swoją ukochaną, starł się z rywalem, pokazując, że miłość potrafi wyzwalać w człowieku niespodziewane emocje i zachowania. Magda Gessler i Piotr Adamczyk to nazwiska, które elektryzowały media i fanów, gdy tylko pojawiły się pogłoski o ich romansie. Gdy wieść o tym niecodziennym połączeniu dotarła do prasy, cała Polska żyła spekulacjami na temat tej relacji. W tamtym czasie Piotr Adamczyk był na szczycie swojej aktorskiej kariery, a Magda Gessler, znana nie tylko z jej umiejętności kulinarnych, ale również z charyzmatycznej osobowości telewizyjnej, była jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego showbiznesu. Ich romans, jak się okazało, był niezwykle spektakularny, pełen emocji, ale równie gwałtownie zakończył się, pozostawiając po sobie mnóstwo pytań i domysłów. Na początku ich relacji iskrzyło tak mocno, że nawet postronni obserwatorzy nie mogli tego przeoczyć. Media dowiedziały się o ich związku niemal natychmiast, a tabloidy zyskały nowe paliwo do codziennych publikacji. Zdjęcia pary, migawki z ich wspólnych wyjść, wywiady z domniemanymi bliskimi źródłami, wszystko to rozgrzewało wyobraźnię fanów i nakręcało spiralę zainteresowania. Nawet osoby niezainteresowane światem celebrytów nagle zaczęły śledzić, co nowego dzieje się u Gessler i Adamczyka. Z jednej strony był Piotr Adamczyk, który zawsze starał się trzymać swoje życie osobiste z dala od fleszy aparatów i mikrofonów dziennikarzy. Aktor, który mimo swojej wielkiej popularności pozostawał skryty i niechętny do publicznego opowiadania o swoich uczuciach. Z drugiej strony była Magda Gessler, otwarta, barwna postać, która nigdy nie bała się mówić wprost. W jej autobiografii Magda otwarcie wspominała o swoim romansie z Adamczykiem, co tylko dolało oliwy do ognia medialnych spekulacji. Nasz romans wywołał prawdziwą sensację, wspominała Gessler w swojej książce. I rzeczywiście, trudno było nie zauważyć tej eksplozji emocji, która towarzyszyła ich relacji. Media z dnia na dzień zasypywały czytelników coraz to nowymi plotkami, od wspólnych romantycznych wyjazdów, po rzekome kłótnie i rozstania. Jednak to, co było widoczne na zewnątrz, to jedynie część prawdy. Magda Gessler wspominała, że ich relacja była skomplikowana, pełna zarówno gorącej namiętności, jak i ukrytych konfliktów. Choć na początku wszystko wyglądało na idealne,
Oboje z czasem zaczęli dostrzegać, że ich temperamenty mogą prowadzić do tarć. Były momenty pełne pasji, ale były też chwile, kiedy nie potrafiliśmy znaleźć wspólnego języka, pisała Gessler. To właśnie te drobne konflikty, niedopowiedzenia i różnice zdań zaczęły podgryzać fundamenty ich związku, który na początku wydawał się nie do pokonania. Kiedy emocje sięgały zenitu, dochodziło do spięć, które wybuchały niczym burze z piorunami. Magda, z jej niezwykłym charakterem, nie była kobietą, która łatwo daje za wygraną. Piotr, choć bardziej zamknięty w sobie, także nie pozostawał bierny w tych chwilach napięcia. Te ciche konflikty, o których wspominała Gessler, stały się nieuchronną przyczyną końca ich relacji. Choć oboje darzyli się ogromnym uczuciem, ich odmienne charaktery okazały się zbyt trudne do pogodzenia na dłuższą metę. Relacja zakończyła się równie spektakularnie, jak się zaczęła, a media nie przegapiły okazji, by towarzyszyć im w tym procesie. Pomimo tego, że ich drogi się rozeszły, zarówno Gessler, jak i Adamczyk nie pozostawili po sobie złych wspomnień. Dla wielu ich romans stał się symbolem miłości, która mimo swego gwałtownego charakteru pozostawia po sobie ślad w sercach i umysłach ludzi. Magda Gessler, znana z barwnego życia zarówno zawodowego, jak i osobistego, w swoich wspomnieniach postanowiła podzielić się historią jednego z najbardziej fascynujących związków, jakie miała w swoim życiu, relacji z Piotrem Adamczykiem. Ich pierwsze spotkania, które miały miejsce ponad 20 lat temu, były pełne emocji, niespodzianek i tego specyficznego uczucia, kiedy dwoje ludzi, choć z pozoru bardzo różnych, zaczyna odnajdywać w sobie coś wyjątkowego. Dla Magdy Gessler, jak i dla Piotra Adamczyka, był to czas pełen przemian, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Jak sama restauratorka wspominała, oboje znajdowali się wtedy w takim punkcie życia, gdzie miłość była czymś, czego bardzo potrzebowali, czymś, co mogło wypełnić pewną pustkę, której nie byli w stanie zapełnić karierą czy sukcesami zawodowymi. Gessler, jako kobieta z bogatym doświadczeniem życiowym, nigdy nie bała się mówić o swoich uczuciach i relacjach, choć w tym konkretnym związku, zwłaszcza na początku, starała się zachować pewną dyskrecję. Ich wspólne chwile ukryte przed światem miały coś z magii, spotykali się w niewielkim, przytulnym mieszkaniu blisko Starego Miasta. To właśnie tam, z dala od ciekawskich spojrzeń i fleszy aparatów, mogli cieszyć się swoim towarzystwem bez obaw, że ktoś przerwie ich prywatność. Były to chwile, w których świat show biznesu przestawał istnieć, a liczyła się tylko ich wzajemna bliskość. Te schadzki, jak sama Magda opisała, były ich małą oazą spokoju w świecie pełnym hałasu i presji. Piotr Adamczyk z kolei od samego początku starał się trzymać swoje życie osobiste w tajemnicy. Choć media nieustannie próbowały wyciągnąć z niego szczegóły dotyczące związku z Gessler, aktor nigdy publicznie nie przyznał się do tej relacji. W jego wizerunku dominowała powściągliwość, a relacje prywatne były tematem, którego starannie unikał w wywiadach i publicznych wystąpieniach. Mimo że dla fanów Adamczyka ich związek był otwartą tajemnicą, aktor starał się zachować dystans do wszystkiego, co mogło naruszyć jego prywatność. Można powiedzieć, że unikanie tematów związanych z Gessler stało się jego codziennością. Magda Gessler jednak nie miała problemu z otwartym dzieleniem się swoimi uczuciami i wspomnieniami. Była kobietą, która nigdy nie bała się mówić wprost, a ich romans, choć nie trwał długo, był dla niej niezwykle istotny. W jednym z wywiadów z Łukaszem Jakubiakiem restauratorka przyznała, że choć byli blisko, ich różnice były zbyt głębokie, aby mogły przetrwać próbę czasu. Byliśmy blisko, ale może Piotr jest za bardzo mieszczański, by zrozumieć taką osobę jak ja, wyznała. W tych słowach można było usłyszeć nutę smutku, ale i akceptacji tego, że ich światy, choć na chwilę się złączyły, ostatecznie były zbyt różne, aby mogły istnieć razem na dłużej. Adamczyk, z jego spokojnym, statecznym podejściem do życia, był kimś, kto cenił sobie stabilność i harmonię, podczas gdy Gessler to wulkan energii, twórcza burza, dla której życie w ciągłym biegu było czymś naturalnym. Choć początkowo te różnice wydawały się nieistotne, z czasem zaczęły one wpływać na ich relacje. Magda była osobą, która pragnęła zrozumienia i akceptacji dla swojej artystycznej duszy, podczas gdy Piotr, choć z pewnością pełen uczuć, miał trudności z dostosowaniem się do jej intensywnego stylu życia. Choć Magda Gessler i Piotr Adamczyk stanowili jedną z najbardziej intrygujących par polskiego show biznesu, nieczęsto można było ich zobaczyć razem na publicznych wydarzeniach. Oboje dbali o swoją prywatność i unikali rozgłosu, wiedząc, że każda wspólna fotografia czy pojawienie się na salonach wywołałoby medialną burzę. Jednak pewnego wieczoru postanowili zrobić wyjątek i wybrali się razem do jednej z najbardziej znanych warszawskich dyskotek. To miała być zwyczajna noc, pełna dobrej zabawy i chwil wytchnienia od codziennych obowiązków.
Niestety, ten wieczór okazał się momentem przełomowym dla ich związku. Wśród tłumu bawiących się osób niespodziewanie pojawiła się postać z przeszłości Magdy, jej poprzedni partner, mężczyzna, który wciąż nie potrafił pogodzić się z utratą ukochanej. Pomimo upływu czasu wciąż był w niej zakochany i, jak się okazało, gotowy walczyć o jej względy. Dla Gessler sytuacja była niezwykle niezręczna, dwóch mężczyzn, z którymi była związana, nagle stanęło twarzą w twarz, gotowych rywalizować o jej serce. Napięcie w powietrzu było wyczuwalne, a emocje szybko zaczęły sięgać zenitu. Jak Magda wspominała w swojej książce, moje koguciki postanowiły rozstrzygnąć spór między sobą i kwestię pierwszeństwa w spektakularny i definitywny sposób, pojedynkiem na pięści. Adamczyk, choć znany przede wszystkim z ról filmowych, w tamtej chwili nie wahał się stanąć do walki. Jednak, jak często bywa w takich sytuacjach, emocje wzięły górę nad zdrowym rozsądkiem. Bójka, choć może wydawać się absurdalna, była dla obu mężczyzn niezwykle ważna. Jednak dla Piotra Adamczyka ten pojedynek nie skończył się pomyślnie. Jak opowiadała Magda, Adamczyk przegrał bójkę, a porażka okazała się dla niego wyjątkowo bolesna nie tylko fizycznie, ale przede wszystkim emocjonalnie. Aktor, zawsze dumny i pewny siebie, musiał zmierzyć się z faktem, że został pokonany nie tylko w walce, ale również w miłości. Dla aktora porażka była chyba tak nieznośna, że tego wieczora zakończyliśmy wszelkie relacje intymne, a nawet znajomość, pisała Gessler, ujawniając, jak wielkie znaczenie miała tamta chwila dla ich związku. To był moment, który przekreślił wszystkie wspólne plany i marzenia, a ich drogi rozeszły się na dobre. Dla Magdy powrót do byłego partnera po tamtym wieczorze był naturalnym krokiem. Zraniona, zdezorientowana i pełna emocji, znalazła ukojenie w ramionach mężczyzny, który nadal ją kochał. Historia z Piotrem, choć pełna intensywnych emocji, zakończyła się niespodziewanie szybko, a życie, jak to zwykle bywa, napisało swój własny scenariusz. Magda wspominała, że historię z kelnerem i aktorem najlepiej spuentowało życie. Otóż dwaj niedawni rywale połączyli siły i wspólnie założyli restaurację. Owa restauracja, będąca wynikiem zaskakującego sojuszu dawnych rywali, stała się symbolem ironii losu. Magda, choć nie zaangażowana bezpośrednio w ten projekt, z pewnością patrzyła na to wszystko z nutą rozbawienia. Piotr Adamczyk, mimo że porzucił te relacje, miał propozycję współpracy z Gessler. Producent Piotr Fromowicz wpadł na pomysł, by aktor prowadził kuchenne rewolucje razem z nią. Byłaby to nietypowa, lecz intrygująca współpraca. Aktor, który odniósł sukces na ekranie, miałby towarzyszyć charyzmatycznej restauratorce w jej telewizyjnych zmaganiach. Jednak Adamczyk odrzucił tę propozycję, zapewne nie chcąc wracać do przeszłości i sytuacji, które przyniosły mu tyle trudnych emocji. Ostatecznie, choć ich wspólna droga zakończyła się gwałtownie, związek Gessler i Adamczyka pozostaje jedną z najbardziej intrygujących historii polskiego show biznesu, pełną niespodzianek, emocji, walk i niespodziewanych zwrotów akcji.